Tutaj odbywa się piąta edycja wydarzenia, które nazywa się Otwartą Sceną Ogniową. Otwarta scena ogniowa, tak jak wiele podobnych wydarzeń w Polsce, polega na tym, że kuglarze z okolic, nie tylko z okolic, zjeżdżają się i wspólnie robimy występy. Tak długo jak tylko można, takie występy jakie chcemy, dla publiczności. Tutaj nie ma nagród, to nie jest konkurs, jesteśmy my, ogień i publiczność. Jeżeli chodzi o Fire Show, to zajmuję się od 7 lat. Od 8 lat, a od 7 lat prowadzę grupę ogniową. To jest sztuka kuglarstwa, sztuka żonglerki. To wszystko zależy od tego jeszcze, jaki sprzęt używamy, jakby nie patrzeć. Bo w zasadzie to mamy wszelaki sprzęt, właśnie od takiego kontaktowego, który wymaga od nas koordynacji balansu. To też właśnie żonglowania, czy też po prostu kręcenia jakimś sprzętem, bo to głównie chodzi o spinning czy kręcenie. Struktura takiego wydarzenia polega na tym, że zwykle mamy pokaz otwierający, który mógł Pan przed chwilą zobaczyć. Potem są pokazy solistów i właśnie drugi z naszych solistów występuje, solistka. Następnie mamy grupy, w tym roku mamy 7 solistów i 3 grupy ogniowe. A na samym końcu mamy bardzo duże show. Ogólnie miejsce jest fantastyczne. Ja bardzo często tędy przyjechałem, okolica jest naprawdę niesamowita. Osobiście tutaj, jeżeli chodzi o Szyby Witold, jestem pierwszy raz, za każdym razem przyjeżdżałem, no bo jeszcze jakoś dwa lata temu mieszkałem w Wałbrzychu, więc tą trasę bardzo często jeździłem, dlatego że pochodzę spod granicy niemieckiej, więc przez Przemysz Okraj właśnie przyjeżdżałem też przez Boguszów i Gorca. Jeżeli chodzi o ogień nigdy nie jest bezpieczny. Wiadomo, że ogień to jest jeden z żywiołów, który najciężej kontrolować. I no po prostu, to nie jest sztuczne ognie, to zawsze mogą być jakieś poparzenia. Jeżeli robi się to nieumiejętnie, to zawsze może wyjść jakaś krzywda. Dlatego trzeba zawsze uważać i najlepiej trenować wcześniej, po to, żeby takie sytuacje niebezpieczne nie wystąpiły.